Po tym filmie zaczniecie doceniać pozornie trywialne rzeczy, jak rękawice, maski czy odzież ochronną. Z tego filmu dowiecie się, kto i po co zrzuca z wysokości manekin za 1 000 000 zł, z jakiego materiału uszyć spodnie, które zatrzymają piłę mechaniczną oraz jak wyglądają stanowiska do testowania półmasek ochronnych, przyłbic czy kombinezonów ochronnych, m.in. przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zapraszam Was do obejrzenia filmu z serii przedstawiającej możliwości badawcze i naukowe Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, instytucji, której pracownicy na co dzień zajmują się zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa, higieny oraz ergonomii pracy, dzięki czemu znają je od podszewki. W ostatnim czasie za sprawą pandemii koronawirusa zwiększyło się zainteresowanie czymś, czym dysponowaliśmy od dawna – środkami ochrony indywidualnej. Niektórzy z nas dopiero przy tej okazji zaczęli doceniać te niepozornie wyglądające elementy stroju czy oprzyrządowania, które okazują się tak ważne. Szczerze, to nie byłem świadom, jak wiele testów muszą przejść poszczególne zabezpieczenia, aby można było potwierdzić, czy są skuteczne i bezpieczne dla używającej osoby. Zagadnieniem projektowania i badania środków ochrony indywidualnej, m.in. masek filtrujących, kasków, rękawic, obuwia i fartuchów, zajmuje się wchodzący w skład Instytutu Zakład Ochron Osobistych, którego siedziba mieści się w Łodzi. W tym miejscu znajdują się jedyne w Polsce akredytowane laboratoria, które kompleksowo mogą zbadać środki ochrony, m.in. przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wyniki badań z tych laboratoriów są podstawą do nadawania znaku CE, czym zajmuje się ośrodek certyfikacji, również należący do CIOPI. Jednym z badanych środków ochrony indywidualnej są półmaski. W pracowni sprzętu ochrony układu oddechowego nie tylko projektuje się poszczególne elementy masek, ale także bada się to, jak dana maska działa. Do badań samego materiału filtracyjnego służą te dwa stanowiska. Jedno może wygenerować drobiny o średnich wymiarach rzędu 70 nanometrów, a drugie od 7 do 270 nanometrów. Dla porównania, wirus SARS-CoV-2 ma wymiary rzędu 60 do 140 nanometrów. Oczywiście bardzo ważne jest, jak taka maska zachowuje się po założeniu. Aby to zbadać, skonstruowano specjalną komorę, w której rozpyla się aerozol tak drobny, że go tutaj nie widać. Do środka wchodzi osoba z założoną testowaną półmaską, mającą za zadanie chodzić na bieżni i wykonywać różne czynności wskazane przez prowadzącego badanie. Takie najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków użytkowania półmaski. Do badań pobiera się powietrze spod maski w momencie wdechu. Kiedy zachodzi konieczność zbadania skuteczności masek na aerozole szkodliwe dla zdrowia, wykonuje się testy nie na ludziach, a na takim oto zrobotyzowanym manekinie. Maski filtrujące to tylko jedno z wielu badanych tu rozwiązań. Pracownia zajmuje się także testowaniem urządzeń bardziej zaawansowanych, takich jak aparaty tlenowe stosowane m.in. w kopalniach. Do tego można tu sprawdzić skuteczność masek pod względem filtrowania aerozoli olejów. Bada się też dużo innych parametrów, jak na przykład subiektywne odczucia osoby używającej maski podczas wysiłku, czy ilość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym przy założonych maskach. Słowem, full wypas. Przy okazji, warto wiedzieć, że tak zwane maski antysmogowe nie są tak skuteczne, jakbyśmy tego oczekiwali. Sprawdzili to tutejsi specjaliści. Więc jeśli chcecie być bezpieczni zimą, to sięgnijcie po profesjonalne środki ochrony indywidualnej, które często są tańsze niż te designerskie. Do kompletu z maską, w przypadku poważnego zagrożenia, należy stosować także ochronę oczu lub całej twarzy. Takie niepozorne okulary, czy tak zwane przyłbice, są tu wszechstronnie badane. Najpierw sprawdza się, czy dane urządzenie jest bezpieczne mechanicznie. W tym celu w elementy osłon strzela się na przykład metalowymi kulkami, rozpędzonymi do prędkości prawie 700 km na godzinę. Widać, że niektóre osłony nie dały rady. Biedny manekin. W przypadku osłon oczu bada się też, jakie światło jest przez nie filtrowane i w jakiej ilości. Ograniczenie przenikania światła do oczu w środowisku pracy jest kluczowe, na przykład podczas spawania. Typowe okulary spawalnicze przepuszczają tysięczne części procenta światła, dlatego do ich testowania używa się obecnych tutaj urządzeń pomiarowych, najdokładniejszych dostępnych na rynku. Oczywiście bada się też inne aspekty ochron oczu, jak na przykład to, czy nie zniekształcają widzenia. Teraz będę już inaczej patrzył na moje okulary ochronne używane do remontu. W tej pracowni projektuje się także takie nowatorskie rozwiązanie, jak okulary do spawania z rzeczywistością rozszerzoną, dzięki którym pracownik może widzieć podczas spawania coś więcej niż tylko spawany punkt. Innym zabezpieczeniem, na które popyt wystrzelił ostatnio w kosmos, są rękawice. Akurat badania podatności rękawic polimerowych, w tym lateksowych, na przenikanie różnych substancji chemicznych to betka dla pracowni ochrony rąk i nóg. Sprawdza się tutaj przenikanie ciekłych substancji chemicznych czy szczelność rękawic pod kątem przedostawania się do nich powietrza. A czego tu się nie robi z rękawicami do zastosowań przemysłowych? Na specjalnych stanowiskach materiały są przecinane, nacinane, przecierane, przebijane i zginane. Sprawdza się, jak rękawice oddychają, jak ograniczają siłę chwytu, a nawet podpala się je albo oblewa ciekłym metalem. Mało? To słuchajcie, tylko tutaj w Polsce sprawdza się na symulatorze ręki, który nagrzewa się i poci, co dzieje się z rękawicami w niskich temperaturach czy pod wpływem kontaktu z zimnym przedmiotem, na przykład z metalem, drewnem lub plastikiem.
Na analogicznym symulatorze stopy, naszpikowanym elektroniką, testuje się obuwie. Tutaj, na jednym z dwóch takich stanowisk w Polsce, bada się poślizg podeszwy, a tutaj wytrzymałość podeszwy na zginanie, ścieranie czy rezystancję elektryczną. Oczywiście sprawdza się też odporność obuwia na upadek ciężkich przedmiotów. Jak? Ochotnik zakłada obuwie, a potem opuszcza na nie 20-kilogramowy przedmiot. A na poważnie? Do tego też jest przeznaczone odpowiednie stanowisko, które waży ponad tonę. Zadaniem pracujących tu ludzi jest przetestować rękawice i buty pod kątem każdego możliwego scenariusza. W tej pracowni także tworzy się innowacyjne rozwiązania, takie jak na przykład wkład do obuwia dla strażaków poprawiający komfort stopy, rękawice ze skał bazaltowych wytrzymujące kontakt z temperaturą do 800 stopni Celsjusza, samonaprawiające się rękawice, które uszczelniają sobie mikropęknięcia, czy rękawice z aktywnym elementem grzejnym. Z kolei w pracowni odzieży ochronnej wymyśla się, projektuje i bada nowe materiały i konstrukcje odzieżowe. Mogą to być ubrania zapewniające chłodzenie, tak jak chłodzenie wodne w komputerze, czy też wyposażone w systemy lokalizacji GPS zasilane wbudowanymi ogniwami fotowoltaicznymi, niezbędne na przykład dla ratowników górskich. Badania odzieży prowadzone są także przy symulowaniu warunków użytkowania. Na przykład przy udziale ochotnika w pełnym ubiorze strażaka symuluje się akcję ratunkową polegającą na dotarciu do pożaru po drodze, schodach, z usuwaniem kolejnych przeszkód i na końcu ewakuacją poszkodowanego. Podczas takiej sytuacji oceniane są głównie cechy ergonomiczne i funkcjonalność odzieży, w szczególności tej ze zintegrowanymi systemami informacyjno-komunikacyjnymi. Badane są reakcje fizjologiczne na wydawane komendy, symulowane warunki atmosferyczne czy hałas. Osoba prowadząca badania kontroluje wszystko z pomieszczenia obok. Dla kontrastu, testowanie fartucha ochronnego wygląda przy tym jak zabawa, w której ktoś postanowił poklapać się niebieską farbą i sprawdzić, ile plam pojawi się na warstwie pod odzieżą ochronną. I jeszcze jedna ciekawostka. Wiecie, że bada się tutaj specjalny materiał na odzież, który potrafi zatrzymać piłę łańcuchową? No mnie się to w głowie nie mieści. A propos głowy. W pracowni ochrony głowy i sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości poznacie pewnego pechowca. Życie tego niebotycznie drogiego manekina nie jest łatwe. Jest wielokrotnie zrzucany i obijany po to, aby można było zweryfikować, czy szelki bezpieczeństwa, amortyzatory i inne urządzenia ochrony przed upadkiem z wysokości działają poprawnie. Wewnątrz manekina znajduje się wiele czujników, które zbierają dane pozwalające określić, czy człowiek przeżyłby to, co zafundowaliśmy temu biedakowi. Bada się tutaj także poszczególne składniki sprzętu ochronnego w testach statycznych, w których nie jest rzadkością, że coś się urwie. W przypadku środków ochrony głowy bada się zdolność amortyzacji, odporność na przebicie i właściwości elektryczne. Wszystkie te parametry można badać dla urządzeń kondycjonowanych w różnych temperaturach po naświetlaniu promieniami UV. Mam nadzieję, że teraz inaczej spojrzycie na rękawice, półmaski, okulary czy odzież ochronną. A w razie potrzeby wiecie już, gdzie i jak je się bada. W tym filmie to tyle. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów z cyklu. Więcej informacji o Centralnym Instytucie Ochrony Pracy znajdziecie w opisie filmu i na stronie internetowej www.ciop.pl. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia.